Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Cyber, a to jest kolejny odcinek serii Industrial Revolution. Co się działo między odcinkami? Już wam mówię. Otóż wybudowałem sobie tutaj produkcję kruszarek z brązu oraz piece z brązu. Ostatnio skończyłem na wybudowaniu przetwarzania tutaj brązu. Tutaj, jak możecie zobaczyć, troszeczkę zmienił się układ. Z tego względu, że troszeczkę miejsc sobie jakby przesunąłem, dołożyłem dodatkową produkcję belek pokrytych brązem. Tak naprawdę, żeby mieć dobre ratio, powinienem mieć jeszcze jakby jeden taki schemacik, czyli jedna produkcja belek plus dwie płytki do niej. No ale póki co nie jest mi to potrzebne. Tutaj, jak widzicie, mam nadal produkcję drewnianych belek ręcznie, że tak powiem, ale już za niedługo zrobimy sobie szklarnię i będziemy produkować drewno i zautomatyzujemy właśnie tą produkcję. No i tak, jak tutaj widzicie, na wejściu piece z brązu, kruszarki. Ja tutaj w ekwipunku już sobie dozbierałem 100 kruszarek i 50 pieców z brązu. Co się jeszcze działo między odcinkami? Myślę, że to by było chyba na tyle. Aha, jeszcze troszeczkę sobie tutaj pojeździłem po tej naszej mapce w poszukiwaniu tak naprawdę drzewek gumowych i udało mi się znaleźć 25 sadzonek drzewek gumowych. Także bardzo fajnie, bo to na pewno się też nam przyda w niedługim czasie. A co w dzisiejszym odcinku? W dzisiejszym odcinku wybudujemy sobie kruszarnie ród. Tak jest. Tak jak wspomniałem, mam tutaj 100 kruszarek. Będziemy sobie kruszyć nasze rudy z tego względu, że jest to bardziej opłacalne niż przetapianie z samej rudy, ponieważ sama ruda, jakbyśmy chcieli wytopić sztabki przykładowo miedzi z samej rudy, potrzebujemy 12 rudy, żeby mieć 12 sztabek, a jeśli skruszymy wcześniej tą rudę, to oszczędzamy tak naprawdę dwie sztuki rudy, bo jak widzicie, z 10 kruszonych rud wychodzi 12 sztabek miedzi. To jest bardzo dobry sposób, żeby zaoszczędzić troszkę surowców. No i podobnie jest z cyną. Dodatkowo będziemy sobie jeszcze kruszyć węgiel i przejdziemy jakby na, zamiast przepalać zwykłym węglem, to będziemy przepalać skruszonym węglem. Dlaczego? Dlatego, że już wam mówię. Więc tak, węgiel używany jest tylko jeszcze, oprócz przepalania jako paliwo, używany jest tylko i wyłącznie do produkcji upłynniania węgla, co no, to jest odległa przyszłość. Natomiast jak weźmiecie sobie kruszony węgiel, przy produkcji kruszonego węgla możemy dostać jeszcze diament. Diamenty są potrzebne do, no również w późniejszych etapach, no tutaj dokładnie do zaawansowanych wiertnic górniczych. Natomiast jest bardzo mała szansa, żeby ten diament dostać. Więc przy okazji możemy sobie coś tam trafić. Ale jeśli chodzi o kruszony węgiel, on jest używany do produkcji granatów, do produkcji węgla takiego sproszkowanego. No i ten sproszkowany węgiel już ma dużo więcej zastosowań, czyli na przykład wojskowe pakiety, ogniwa słoneczne, sztabki stali i tak dalej, i tak dalej. Dlatego też zrezygnujemy z przepalania zwykłym węglem. Pierw go przetworzymy, rozkruszymy w kruszarkach i następnie będziemy sobie rozprowadzać go dalej do poszczególnych tutaj budynków. I tak, jeśli chodzi o rudy, to możemy sobie już poodpinać. W sumie tylko do tego momentu, bo reszta zostanie tak naprawdę bez zmian. Zbierzemy sobie tą zalegającą rudę na taśmociągach.
A, no i dodatkowo będziemy jeszcze kruszyć kamień. Ponieważ kamień nie jest używany do niczego więcej. Już wam pokażę. Kamień jest używany tak, do produkcji żwiru, co nas interesuje. Do produkcji kamiennych cegieł, które już tutaj mamy. I kamiennych pieców. Kamiennych pieców nie będziemy już raczej więcej produkować. Bardziej się skupimy już na tych piecach z brązu, bądź w przyszłości piecach elektrycznych. Natomiast żwir, jak widzicie, jest używany po pierwsze do niwelacyjnych materiałów skalnych. Tego na razie też nie będziemy robić, ale tak, piasek. Piasek jest nam potrzebny do produkcji szkła. A szkło jest nam potrzebne chociażby do badań kolejnych. Tak jest, także żwir na pewno będzie nam potrzebny. I teraz tak, tu sobie odetniemy. Również zbierzemy naszą rudę stąd. Dobra. Myślę, że tyle wystarczy. Póki co. Potem jeszcze będziemy musieli zebrać tam tutaj przy piecykach, zmienić przepis na wytapianie. Ale najpierw zbudujmy kruszarki. Ok, i jak bym to widział? Otóż tu powiedzmy zostawmy sobie dwa miejsca. Albo niech będą trzy. I tak, tu będzie szła nasza skruszona ruda miedzi. Tutaj będzie szła nasza skruszona ruda cyny. Tu już nawet możemy zrobić coś tego typu. Dobra. Węgiel. Węgiel też tutaj musimy odciąć. I tak, kruszarki, przynajmniej do miedzi i do cyny, chcę zrobić w tym miejscu. Jak to będzie wyglądało? Załóżmy, że tu mi wychodzą rudy, tak. Zostawmy sobie z 4 kratki miejsca. I teraz tak. Jedno dalej. Jak ja bym to widział? Żeby skruszyć przykładowo rudę miedzi, potrzebna jest, no wiadomo, ruda i paliwo. Czyli robimy podajnik. Tu musimy doprowadzić paliwo. A na tym taśmociągu będziemy mieli paliwo z rudą miedzi. Tak jest. To sobie możemy zrobić od razu z drugiej strony. Dokładnie. Również taśmociąg. Chociaż on się może skończyć w tym miejscu. Dobra. I teraz tak. Tutaj, jak wspomniałem, musi iść paliwo. I tu mamy wyjście z rudy miedzi, która jest doprowadzona do tego miejsca. Tak by to wyglądało. Ja sobie już wcześniej policzyłem, ile tych kruszarek będę potrzebował tak naprawdę. I z moich obliczeń wynikło, że dwie kruszarki zaopatrzają trzy piece z brązu. Tutaj, jak widzicie, ma miejsce na 24, na 48 pieców kamiennych. Ale jak sobie wyliczyłem, piec z brązu
ma tempo wytwarzania 1,5. Także potrzebujemy tych pieców tylko 16 z jednej strony, czyli 32 w sumie. I do zaopatrzenia jakby wszystkich pieców z brązu tutaj potrzebujemy 21 kruszarek. Dlatego to sobie skopiujemy. Tu mamy 4. Oj, nie tak. Tak, 4, 8, 16, 20. I tu zrobimy jeszcze jedną. OK. Nasze roboty niech to sobie powoli budują. A w tym czasie mogę sobie tak naprawdę to skopiować. Wybudować zaraz obok. I to będzie nasza kruszarnia. Z tym, że rudy cynę. Kurczę, szkoda, że... O, jedynie w ten sposób to mogę skopiować. Dobra. Oczywiście tu musimy doprowadzić nasz mieszany taśmociąg z węglem i z rudą. No i będziemy musieli skoczyć po podajniki, bo niestety podajników mi brakło, ale to zaraz zrobię cięcie i wrócę do was, jak to będzie wybudowane, ale póki co możemy się zająć tutaj rudą. Dobra, czyli mamy tak. Tu idzie nasza ruda miedzi. A kurczę, nie mam też podziemnych taśmociągów. No nic, szybko uzupełnię zapasy i widzimy się w tym samym miejscu. Jestem z powrotem i jak widzicie, w międzyczasie wybudowałem sobie tutaj... No, dokończyłem budowę tych kruszarek. O, tego słowa mi brakło. I co? I teraz mogę sobie tutaj zrobić... Kurczę, ta skała mi strasznie przeszkadza, wiecie? Ale niestety nie mam możliwości się jej pozbyć póki co. I zrobimy to w ten sposób. Tu bym doprowadził nasze paliwo, czyli skruszony węgiel. Nasza ruda się będzie łączyła. Tak jest, z tym paliwkiem i potem to pójdzie tu. Doprowadzę jeszcze tą rudę w to miejsce. No i to zrobię to samo z cyną tak naprawdę. Ok, ale zanim to nastąpi, wybudujmy sobie jeszcze kruszarkę węgla. Zrobię to na przyspieszeniu, w międzyczasie jeszcze posprzątam te taśmociągi tutaj z węglem. No, także widzimy się za chwilę.
Jak widzicie, udało mi się już wybudować naszą przepalarkę. Brakuje tutaj kilku podajników, ale zrobię sobie to poza kamerą. I teraz tak, mamy już doprowadzony nasz skruszony węgiel do, no w tym wypadku do koparek tutaj. Tutaj będziemy mieli, tylko również potrzebuje podajnika. A to w sumie na razie mogę zabrać ten podajnik. Jeśli będą jakieś diamenty, to one sobie tutaj będą wyskakiwały i ja je będę kolekcjonował w tej skrzynce. Dobra, czyli tak, mamy już zaopatrzone nasze kopalnie. Tutaj będziemy mieli zaopatrzone nasze kruszarki, jedne i potem drugie. Teraz muszę doprowadzić jeszcze rudę cyny w to miejsce. Jakby to zrobić najlepiej? Tak, tu będzie szła jeszcze ruda. Utorujmy sobie drogę. Tak, jak tu mam węgiel skruszony, tu będę miał rudę cynę. Ona będzie szła tu, w to miejsce i następnie w to miejsce. Oczywiście sobie tutaj jeszcze nie będę tego puszczał. Wpierw doprowadzę naszą rudę cynę. Zobaczę, czy to wszystko idzie tak. Tak jak powinno iść. Gdzie by tu najlepiej tą rudę doprowadzić? Chyba ją doprowadzę tędy. A, no i oczywiście nie mogę zapominać o paliwie. Dobra, albo wiecie co? Doprowadzę to tędy. Ok, więc nasza cyna już również trafiła na docelowy taśmocio. No to co? Możemy to podłączyć i zobaczyć, czy działa tak jak powinno. Okej. Kurczę, nie wiem jak... A, jeszcze tutaj muszę doprowadzić nasze paliwo, wiecie. Ale to też nie jest duży problem, bo pożyczę sobie to paliwo tutaj z koparek i doprowadzę w to miejsce. Tu już możemy sobie zmienić przepis. To teraz sobie szybko skoczę po kolejną porcję podajników, bo mi niestety ich brakło i zaraz do was wracam. Jestem już na miejscu, nasze roboty od razu zaczęły dobudowywać brakujące podajniki. O, widzicie? Jakieś diamenty już nawet mamy. I tu jeszcze potrzebuję, kurczę, jakoś tego gościa zaopatrzyć. Tylko jak? A zróbmy może w ten sposób. Okej. Mamy 7 diamentów. Bardzo fajnie.
Teraz mogę się pozbyć tych rud z ekwipunku niepotrzebnych. Rudacyny. Jak to wygląda? No jak widzicie, węgiel troszeczkę nie domaga. To już jest maksimum, co mogę z niego wycisnąć. No niestety, co... No mogłem w sumie tutaj dorobić jeszcze jakieś kopalnie. Ale na razie myślę, że to się uspokoi. Jak tylko zapełnią mi się moje taśmociągi, to potem już pójdzie. Pójdzie jak spłatka. Tutaj damy jeszcze, albo w sumie nawet nie tutaj, mogę to zrobić w tym miejscu. Chodzi o to, że muszę doprowadzić jeszcze ten kruszony węgiel do piecyków, tak? I do całej naszej tam fabryki. To jest główny surowiec opałowy w tym momencie w naszej bazie. Tu mamy jeszcze co prawda węgiel na tych taśmociągach, ale to w żaden sposób nie przeszkadza. Po prostu skończy się węgiel, zacznie się zużywać skruszony węgiel. Ten, który mam w ekwipunku, mogę sobie w całości wsadzić do kruszary. A jeszcze tutaj musimy doprowadzić do kamienia. O tym bym zapomniał. Jak to mamy? Tu zróbmy rozdzielacz. I tutaj doprowadzimy węgiel w takim wypadku. Ok, czyli tak, mamy już naszą kruszarkę węgla, kruszarkę cyny i kruszarkę miedzi. Teraz zróbmy sobie kruszarkę kamienia. Ja sobie tutaj skopiuję ten schemacik. O tak. I to możemy zbudować nawet i w tym miejscu, wiecie? Chociaż nie, nie możemy tego zrobić w tym miejscu. Zrobimy to obok. Dlaczego? Dlatego, że cegły się robią z kamienia, a nie ze żwiru. A gdzie by to ustawić? Ustawmy to może gdzieś tu. Od razu zmienimy na żwir. Tu mogę doprowadzić kamień, ale będę potrzebował jeszcze oczywiście paliwa. Paliwo myślę, że wykorzystamy z tego miejsca. I teraz tak, paliwko pójdzie tu i tu. Raz i dwa. Tu nie będzie potrzebne. Dobra. I jak będę miał wybudowane taśmociągi te podziemne, muszę zmienić orientację. A teraz potrzebuję tutaj dwóch wejść z kamieniem. Jakby to zrobić najlepiej? Aha, tutaj kamienia już nie ma. To możemy sobie wyburzyć w takim razie. To również. I teraz tak. Jak to najlepiej zrobić? Może w ten sposób.
Przesuńmy może o jedno. O tak, dokładnie. I tutaj doprowadzimy nasz kamień. No i mamy. Kamień będzie szedł do przetapiania na cegły. A dalszy kamień będzie szedł do kruszenia na żwir. Ok, więc nasza kruszarnia żwiru jest gotowa. A jeszcze tutaj brakuje podajnika. A właściwie to dwóch. Dobra. Chodźcie, roboty. I co? I teraz ten żwir będziemy musieli doprowadzić na naszego main bossa. Tylko jak to zrobić? Zrobiłbym to chyba w tym miejscu, czyli zaraz za tym, jak się kończy. Jeszcze tu sobie możemy to poprawić. Dobra. Czyli żwir byśmy puścili tu i do naszego main bossa. On by wtedy szedł na tym taśmociągu i teraz tak. No, powiedzmy z dwie kratki przerwy, myślę, wystarczy. Czyli teraz musimy tylko dobudować taśmociąg. No i mamy żwir na naszym main basie. I tak, sprawdźmy jeszcze ten żwir na chwilkę. Ze żwiru się robi piasek. Co jest bardziej potrzebne, żwir czy piasek? Żwir jest używany do raz, dwa, czterech, czy tam pięciu rzeczy. A piasek do sześciu. Czyli jest równie potrzebny. W sumie jak już tutaj jesteśmy, to moglibyśmy sobie przy okazji zrobić kruszarkę żwiru na piasek. I piasek też by był wtedy na naszym main basie. Chyba że zrobilibyśmy to oddzielnie, w sensie tam gdzie jest potrzebny piasek, tam sobie skruszymy go na żwir. Kurczę, nie wiem. No piasek jest potrzebny do pakietów chociażby, także. I to 6 piasku. Przecież czekajcie. Materiały wybuchowe. Na razie tego nie będziemy mieć. Potrzeba tylko jeden piasku. Także w zupełności sama kruszarka wystarczy. Tu potrzebujemy 6 piasku. Tu 5. I tu 10. Wiecie co, myślę, że nie ma sensu robić teraz kruszarki tutaj. Zrobię sobie kruszarkę obok potrzebnych budynków. Jak będę miał na przykład jakąś tam produkcję, ale w międzyczasie tutaj będę sobie chciał jeszcze zrobić przetapianie, wytapianie szkła i do tego będzie mi potrzebny piasek. Także ja sobie zrobię tutaj obok jakąś jeszcze jedną kruszareczkę. I na tej kruszarce będę miał piasek, który bezpośrednio będzie doprowadzony właśnie do wytapienia szkła. Bo do szkła jest potrzebna kruszona ruda cyny i piasek właśnie potrzebny. Ale to myślę w kolejnym odcinku. To by było na tyle. Także podsumujmy sobie. Zrobiliśmy sobie tutaj kruszarkę żwiru. Tutaj mamy dwie kruszarki. Czyli jedna to jest kruszarka miedzi.
A druga to jest... O kurczę, nie zrobię tego obok chyba. Kruszarka miedzi, znacznik i kruszarka. Cyny, znacznik. No i tu mamy również kruszarkę węgla. Ok. No i zmieniliśmy też przepisy w naszych piecach, tak żeby korzystały już z tej skruszonej rudy. Dobra, to tyle na dziś. Ja bardzo dziękuję Ci za uwagę. Jeśli filmik się spodobał, proszę zostaw komentarz, zostaw subskrypcję. No i widzimy się w kolejnych odcinkach. Dzięki, cześć!